Siemano, jestem Wartys, witajcie w kolejnym odcinku z Milesa Moralesa, czyli naszego Spidermana 2.0, to jest. Kontynuujemy tutaj granie. Miles już zadzwonił do Finn. Mogę znaleźć. Na Edison przy Fisk Tower jest fajna kawiarnia. I się umawiają na kawę. Nie robią wzorków na kawie, ale przynajmniej ludzie nie cykają ciągle zdjęć. Okej, będę tam. No dobra, to my sobie tam lecimy. No to będę infiltrować niebezpieczny gang. Super! Jak zwykle nie w tę stronę, a ten mi uciekł! O! Na stacji. Dobry? Ja to zabiorę. Laga Wakandy! No i fajnie, i zebraliśmy itemek. Dobrze, no to... O nie, jednak usłyszycie tego podcastu. Dzisiaj będzie nieco poważniej. Albo i nie. Jeśli ucierpieliście w ostatnim ataku undergroundu na Roxon Plaza, fizycznie lub emocjonalnie, koniecznie zgłoście się po pomoc. Na moim blogu znajdziecie szczegóły. Koniecznie. Zmieniamy temat. Przygotowuję artykuł o undergroundzie i potrzebuję waszej pomocy. Jeśli macie jakieś informacje na temat tej groźnej grupy, podzielcie się nimi. Może razem zdołamy ją powstrzymać. Do następnego. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne co fizyczne. Trzymajcie się. Pogadali? Posłuchali? Lecimy. To jest... Kurczę, no dalej nie było tego? Chciałbym mapę odpalić z przyzwyczajenia pode mną, nie? Gdzie to jest? No w sumie... Jak tak patrzeć, to już nie tak daleko, dobra. Żadnej szybkiej podróży, trzeba swingować. Mink. No tak, no, to mi wyszło. Niedobrze. Ktoś chce obrabować ciężarówkę Fist. Nie uda mu się na spokojny, Miles. Lecimy. O, Fist Tower dalej rozwalony. Dalej w robocie. Życie. Było tutaj... Się nie wychylać, panie Fisk. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Miles nie ogarnął, jak mu wcisnąłem F. I się odwrócił. Taki dzban. Cieszę się, że zadzwoniłeś. Przyda mi się przerwa. Od czego? A wiesz... Takich tam... No więc... Poszedłem do waszej starej pracowni. Chciałem cię znaleźć. Wydaje się, że tuż przed moim przyjściem mogło tam dojść do jakiejś walki. Wszedłem, rozejrzałem się. Dowiedziałem się o Riku. Tak mi przykro. Dowiedziałeś się tylko tego? Naprawdę chcę pomóc. Ale musisz się otworzyć. Tak mi przykro, że twoja mama ucierpiała. Gdyby ten nowy Spider-Man odpuścił, wszyscy byliby cali. Nie staraj się mnie odwodzić. Wiem, co robię. Okej. Dobrze. Cóż, to mój wielki sekret. Dlatego nie miałam czasu. A twoja wymówka? Wiesz... Szkoła, wolontariat, Fist. Zawsze masz coś takiego na głowie. Jak jest na serio? Tak na serio to... Brałem na siebie ostatnio zdecydowanie za dużo obowiązków. Przez co ucierpieli znajomi. Ale chcę to naprawić. Może weź mnie do swojego grona, klubu, ekipy? No nie wiem. Słuchaj, Rick był... Był najlepszy. Rozumiem, czemu to robisz. Jeśli to się przyda, to pomogę. Jeśli nie, nie przejmuj się. Nikomu nic nie powiem. Dobry z ciebie przyjaciel, Miles. Dobra, to chodź. Gdzie?
wiesz, że mam lęk wysokości. Będzie dobrze. Mam cię na oku. Będzie dobrze. Musisz udowodnić, że się nadajesz. Wyjaśnię ci, jak dotrzemy do Fisk Tower. Do Fisk Tower? Rozlokowaliście się u Kingpina? Kiedy poszedł siedzieć, jego budynek zajęli federalni. Nie sprzedali go, więc się wprowadziliśmy. Jak się w to wszystko wplątałaś? Underground, Tinkerer! Tinkerer to moja rola. Stworzyłam im wszystko. Od masek, po broń. I te materie. Tak. Underground próbował okraść pracownię i wydało się, nad czym pracuje. Mamy układ. Wiem, że ścigasz Kriegera. Ale co oni z tego mają? Oprócz spluw. Sławę. Chcą być tak znani, że wszystko będzie im wolno. Nie przeszkadza ci to? Sama nie pokonam, Roxxon. Chodź. Musisz przeskoczyć z dźwigu na balkon. Bez zawahania. Obserwują? Przez okna. Musisz to zrobić. No dalej, uda ci się. Dam radę. Tylko Miles musi ściemniać. Nie mogę zdradzić, że jestem Spider-Manem. No, po śniegu sobie leci, jakby nigdy nie jest nad przepaścią. Powolutku. Może szybciej? Postaraj się. Mister ściemniacz Morales. Morales. Co, dobra ściema poszła? To jestem oficjalnie w klubie? Pewnie. Ale uważaj. Ta ekipa nie pokocha cię tak od razu. To tutaj nasz plan nabiera kształtów. Przedstawisz mi plan? No to wbijamy. Co robisz z Nuformem? Krieger twierdzi, że go ukradłaś. Ukradłam jeden zbiornik. Wprowadzam trochę zmian. Nic wielkiego. Nic wielkiego, wielki granat. Okej. Dobrze, że jesteś. Gavin cię wzywał. Nie teraz. Mamy nowego rekruta. Dobra. A niech mnie. Ty to wszystko zbudowałaś? Tak. Underground mnie nie zdradzi, dopóki będę ich zaopatrywać. To programowalna materia? Nowe rozwiązania na nowych wrogów. Na Spidermana, tak? Na naszą niespodziankę tygodnia. Taki tam sprzęcik do bicia. Ile razy mam mu to wyjaśniać? Miles, muszę coś załatwić. Zaczekasz tu? Dobra, pewnie. Teraz mam szansę. Muszę się dowiedzieć, gdzie trzyma Nuform. Może tu znajdę jakieś wskazówki. A dużo wrogów. Dobra, sprawdźmy sobie, co tu mają ciekawego. Gangu Martina Lee? Tak, trofea. Jeśli mamy zastąpić, to musimy pokazać, kto tu rządzi. Jeśli pokonali demony, muszą być nieźle wyszkoleni. Ciekawe, gdzie trenują. No dobra, tutaj mi się coś podświetla. Wielki monitorek, tak po prostu. Fisk by się wściekł. Gość mówi, jest tutaj w przejściu pokojem. Dostaliśmy się do każdego. Fisk Tower jest nasze. Tajny pokój. Dobre miejsce na zabójcze paliwo. Underground ma teraz swoje 5 minut. Nigdy nie byli. Trzeba dbać o reputację. Moim zdaniem to na nim powinniśmy się skupić, a nie na tym Nuformie. No okej, okay. Jak to boli. Formie. Może trzymają go tutaj. Chciałbym ruszyć do akcji. Co tu jeszcze ciekawego macie, co można zawinąć? Znaczy no nic nie zawiniemy, ale... Na dole jest więcej. Na dole jest więcej. Więcej na dole. Brzmi obiecująco. Mogą korzystać z tajnych pokoi Fiska na parterze. Koniec przerwy! Grupa numer 2! Na dół na szkolenie! Właśnie no tam to idę.
Dam znać gankiemu. Stary, przebierz. Później film będzie nas szukać i przypał. Do kogo piszesz? Do mamy. Ta, przyda mi się w domu. Teraz? Serio? Ta, ma nadgarstek w gipsie. Pomogę jej z kolacją. Mówiłeś jej, że... Dzięki. Wyjdziesz stąd tędy. Wrócisz niedługo? Pewnie. Sprawdźmy, jakie sekrety skrywają na dole. I dobra, i... Koniec operacji szpieg. Wbijamy się. Jestem w szybie. Nieźle. Dowiedziałeś się, gdzie trzymają uniform? Jeszcze nie. Ale Finn szła gdzieś na dół, więc i tam na dole dużo się dzieje. Hej, kiedy się tak czołgasz przez szyby, czujesz się jak w filmie? Nucisz sobie złowieszcze melodie? Boisz się, że cię złapią i wtrącą do klatki wiszącej nad stawem z aligatorami i że będziesz musiał zrobić bombę, żeby uciec? Co? Nie. Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, jestem w atrium. Dobra, to miejscowe też kojarzę. Tak niezbyt pozytywnie. I poszukam tajnego pokoju. Trzeba uważać. NPC-ty się przemieszczają. Pamiętacie, co mówiłem, że muszę pamiętać o holodronach? To niech się bawią holodrony. No nie bijcie mi ziomeczka, co wy, co wy? Bęk. Dobra. Mister Sniper i to jeden padł. To się będzie przemieszczał. Tego mamy pewnego. Mogę spróbować, jakby jest pewny. Coś zdziałać. Dobrze. Ten jak tutaj pójdzie, to możemy mu ten. I zdalną minę. Co to było? Co to było? To była niespodzianka od firmy. Czujesz się osłonięty? Czekaj, bo mnie dalej widzi. Okej. Spodziewają, to ich nie wysadza, widzicie? To jest kurde. Myk. Dobrze. Witam. Siemano. Podobało mi się. Dobrze. Trochę was tutaj jest. Jak tam moje holodrony skończyły się? A szkoda, naprawdę. Kłopotki. Pewny? A jak pewny, to zapraszam.
uważaj na pająki. Nie boimy się ciebie. Pewnie. Ktoś mnie tutaj namierza. Witam. Ja pierdzielę. Tam jest dwójka, ja zdalnej miny nie mam. Jaka strata. Całą ekipę z góry załatwiam. Czy oni tak skaczą? Ten jak powalony się przemieszcza. Dobre. Ale was tu dużo jest. Pozaznaczam ich sobie. Dobra. Wiecie, zawsze. Zawsze coś wtedy widać. Gdzie ktoś się jeszcze znajduje. Kłopotki. Haha, ideolo. Już myślałem, że będę musiał na dół lecieć i bić. Takiej ilości. Się zaczęli trzymać ze sobą. No nie, on był przez chwilę wolny. Przez chwilę był pewny, po czym nie był, ale... Dobra, ale gra mi tutaj... pozwoliła wykonać. Lepszy. Pięknie. Kolejna dwójka zdjęta po cichu. Co odpuść, halo? O shit. Mieliście mnie nie wykryć. Muszę być ostrożniejszy. Nie ostrożniejszy, ale ktoś się tutaj kurde kręci za mocno. Przez co mnie wykryli. Może ty? Żegnam. Czas na drzemkę. Generalnie ten kamuflaż jest turbo spoko. Oj, nie chciałem tutaj. Dobra, może chciałem. O, mam jednego skaczącego. W ogóle oni nie są oznaczani, coś mi się wydaje, że ten. Że dopóki nie zrobię oficjalnej zadymki, to ich tu będzie przybywać. O, cześć. Pięknie. Myk, wszystkich probie. Wyłaś i walcz. Nie będziesz sprawiać problemów. Ja się pokażę strzelać. Adios. Pięknie. Dobra. Finn wciąż nie ma. Gdzieś tam musi być. Czytałem wywiad, w którym Fisk mówił, że lubi sztukę, która czemuś służy. Co to znaczy? Nie wiem, ale w jego domu znaleziono kilka tajnych przejść ukrytych za dziełami sztuki. Więc... Ta, czaję. To szukam. Dobra! Chyba coś mam! Czwarta?
super tajne przejście. No i szybko poszło, nie trzeba szukać. Wszystko wiadomo. Wielu gangsterów ma takie przejścia. Może Fisk planował tędy uciec przed drugim Spider-Manem? Powinien zamontować szybszą windę. Może by uciekł. Lepiej nie podsuwajmy super łotrom pomysłów. Ale hałasują w tym atrium. Ten im dzisiaj nie, jak wyłączam kamuflaż, to się całkiem zeruje. Myślałem, że jak szybciej wyłączę, to wiecie, szybciej się odnowi. W Undergroundzie nie ma miejsca dla słabych. Słyszysz? Muforum szkodzi też ludziom z Undergroundu. A oni nic sobie z tego nie robią. No dzbany. Przewieźliście Nuform? Bezpiecznie? Tak, do laboratorium. Ganki, przewieźli Nuform. Zbiornik może nie być bezpieczny. Był ciepły, brzęczący, jakby niestabilny. Przez nowego Spidermana. Jego moce zaburzyły strukturę. Niech nikt nawet tego nie dotyka. Ich kryjówki. Nuform musi być w jednej z nich. Dam radę je namierzyć. Tylko przybliż się trochę. Nic właściwie o tym nie wiemy. Co to jest? Skąd pochodzi? Mój brat stworzył Nuform. Główny chemik. A Roxxon go zabił. Będę walczyć, aż Roxxon padnie. Pomożecie? No jasne, że tak. Dobrze. Potrzebny jest prąd. Generatory, akumulatory, co tylko znajdziecie. Przynieście do teatru. Halo, miało tu nikogo nie być już. Dobra. Co tu mi się odpaliło? Jadowity sprint? Mega! Stary! Nie wiem, co zrobiłem, ale podziałało! Okej, rób co możesz, a ja tymczasem zbadam mapę, którą znalazłeś. Dobra, to ja dalej raszę prądy. Zabijemy cię! Akurat nie to chciałem użyć tak właściwie. Ale dobra. Co tam u was, koledzy? W locie obrywałem. Złe jaja. Siemano. Siemano. O, ktoś hajs rozwalił. Nie weszło mi to, co miało wejść. No dobrze. Niczego nie zmienisz. Siemano, niespodzianka. Od firmy. Jak ty to obrniłeś? Jesteś wstrętnym cheaterem. Okej, okay. Spoko, holodronik. Oczyściłem to twoje zdjęcie mapy. Underground upodobał sobie placę budowy Fiska. Placę budowy Fiska. Ojej. Patrzcie, ile aktywności pobocznych. Ja to zawsze wszystko poza odcinkami robiłem. W Spidermanach czy coś. A teraz nic nie robiłem poza odcinkami w tej serii. I tak się zbiera właśnie. A jakiś teatr? Win coś mówiła. Teatr? No ładnie. To bardzo... Nie mów tego. Dramatyczne. Powiedział. No, tak. Chodzi o Gem Theater. Najpewniej tam ukryła nóż. Gem Theater. Muszę tam pójść. Pomogę ci w teatrze.
A jeśli chcesz najpierw zbadać kryjówki, znam kogoś, z kim możesz pogadać. Super. Dodam kryjówki do listy zadań i dam znać, jak dotrę do teatru. A ja będę tutaj siedział i głowił się nad błędami w Speed na nagonie. Do spotkania Finn z Undergroundem w Jam zostało trochę czasu. Sprawdzę, co tam w aplikacji. Może dzieje się coś pilnego. Sprawdzę, co tam w aplikacji. Jasna sprawa. Ale nie muszę, bo mogę się od razu udać. Coś chciałem powiedzieć. A właśnie, w tej grze jest fajna rzecz ukryta generalnie. Myślałem, że to kurczę podczas gry jest ukryta. O, teraz nie mówię, do czego zmierzam. Ale kto grał, ten wie. Tak powiedziałem, kurde, gdzie to jest? Gdzie to jest? Sobie wygooglowałem, żeby po przyjściu gry dostanę. Nie z powodu Jared. On dla odmiany sprawuje się na medal. Chciałem coś ciekawszego w serii zrobić. Ponownie niektórzy to zrobię po końcu gry. Że nie ma niczego złego w tym, by kompletnie obcy gość działający wbrew prawu paradował w halloweenowym kostiumie i bawił się tylko jego zbawcę. Nie! Po raz kolejny wasza wiara doprowadziła do niewyobrażalnej katastrofy. Nieważne, czy waszym zdaniem Spider-Man jest dobry, ani czy on sam tak o sobie myśli. Najważniejsze jest to, że zawsze, gdy w mieście coś zostaje zniszczone, tam jest i on, albo jego uczeń. Zadajcie sobie pytanie, czy doświadczeni tyloma kryzysami możemy pozwolić sobie na kolejne? I co jeszcze nas czeka? Spider-Woman? Spider-Punk? Spider-Ham! On to zaczął mówić. Underground jest wszędzie. Spider-Świnia. My chcemy Spider-Świnia. Popracuj nad tym. Little... Jest pod napięciem. Ach! Parzy. Nie małym. Kostium mówi, że to było 300 kilojuli. Dla ciebie to tylko au? Dobrodziejstwa bioelektryczności. Energia nie może pochodzić tylko stąd. Tylko stąd wyłączyć generatory, wbić się tam ogólnie. Pełna zadymka. Dobra, zrobimy sobie to, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Także no teraz ja wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i wspierające mają szybciej odcineczki. Tyle ode mnie. Na razie, cześć. Żółwik, jau.